Pytanie numer 22. Piotr Bieliński. Jak palenie papierosów wpływa na dietę i trening? No, kategorycznie źle. No, układ krwionośny przede wszystkim. Mówimy tylko o paleniu, jeszcze o piciu tam było? Nie, nie. Sam cygara. Słyszysz cygara. To, co chcesz? Także tylko o paleniu? Tylko o paleniu. No na pewno źle, tak? Chodzi o absorpcję tlenu, no ale dwa, o całą sieć żylną, czyli po prostu mamy problem z całymi naczyniami wieńcowymi. I tu jest ogromny właśnie problem łączenia treningu z paleniem papierosów. Ta wydolność nam spada, a dwa, że narażamy się na ryzyko późniejszych chorób.